Czasu jest mało, ale rzutem na taśmę może się uda, bo warto. Jak mówią policjanci, nagrody czekają i to w dużych ilościach. Chodzi o konkurs Odblaskowa Szkoła, którego głównym celem jest popularyzacja profilaktyki i bezpieczeństwa pieszych na drogach. Dziś przed katowickimi szkołami, edukując i promując bezpieczeństwo, pojawili się policjanci. Ich działania obserwowała Fatima Orlińska. To nie był zwyczajny poranek dla uczniów katowickich szkół. Świeci na ten odblask. Tak, to będziesz widoczny już ze 130 metrów. Śląscy policjanci stanęli na straży ich bezpieczeństwa, edukując i rozdając takie jak te odblaski. Akcja promocji bezpieczeństwa odbywa się pod patronatem telewizji TVS i połączona jest z konkursem Odblaskowa Szkoła. A to nie tylko okazja do zdobycia cennych nagród, ale przede wszystkim wykazania się kreatywnością. Konkurs trwa od 16 września do końca października. Wtedy to szkoły w sposób intensywny muszą wymyślać w sposób kreatywny różnego rodzaju nowatorskie sposoby doświetlania pieszych, inne jakieś piosenki, spektakle, artykuły i my to wszystko jako Komisja Komenda Wojewódzka będziemy oceniać i najlepsza szkoła otrzyma tą najwyższą nagrodę. Nagradzamy pierwszych 10 miejsc, więc jeśli ktoś będzie nie pierwszy, a 10, to również otrzyma, wierzymy w to, fantastyczną nagrodę. Stawką nie są wyłącznie nagrody finansowe, ale i ludzkie życie. Policjanci liczą na pomysłowość uczniów. Rozwiązania promujące i tym samym wpływające na poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach zaproponowane przez szkoły mają szansę na stałe wejść do programu profilaktyki. Z roku na rok ta świadomość jest coraz większa, zarówno wśród dzieci, jak i przede wszystkim ich rodziców. Dzieci noszą odblaski, widzę, że jak przechodzą przez ulicę, jest ta dbałość o to, wiedzą jak się zachować, znają zasady, wiedzą w którą stronę spojrzeć, na co zwrócić uwagę, z której strony czyha niebezpieczeństwo. Także myślę, że jest coraz lepiej i że te wszystkie akcje podejmowane przez nas jako szkołę oraz w porozumieniu z innymi instytucjami przynoszą efekt. Statystyki wciąż pokazują, że to właśnie przy przejściach dla pieszych dochodzi najczęściej do wypadków i to piesi głównie ponoszą ofiarę. Dlatego tak ważne są apele o noszenie odblaskowych elementów. Zachęcamy, żeby wszyscy nosili takie odblaski zarówno na obszarze zabudowanym, jak i poza. Osoba, która w sposób prawidłowy ma ubrany taki odblask, nie jest gdzieś schowany pod rękawem, jest widoczna z odległości ponad 100 metrów dla kierującego pojazdem. Kierowca ma wtedy o wiele większy czas reakcji, może zahamować, wyminąć, ominąć, aby nie doszło do zdarzenia niebezpiecznego. W konkursie Odblaskowa Szkoła udział biorą całe szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września włącznie poprzez formularz załączony na stronie internetowej Policji Śląskiej. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na przełomie grudnia i stycznia.